teraz sama na tym froncie. Tylko ja wiem, że to nie jest takie proste. Ile mam tak na siłę grać, to niepodobne. Prawdą jest to, że od 4 roku życia już kariera muzyczna. Prawdą jest to, że chciałam bardzo śpiewać i prawdą jest to, że schodziłam, bo mieszkaliśmy w takim domu, myślę, że jak większość Polaków, wiesz, dwupiętrowym, gdzie my na górze, dziadkowie na dole. Jak rodzice wychodzili do pracy i siostry do szkoły, to ja zostawałam sama z dziadkami. Rzeczywiście schodziłam na dół do nich i robiłam wielkie koncerty, także to jest... Totalna prawda. To niedługo już, nie wiem, Benefis? 20 lat? 25 lat? Kariery artystycznej? Fajnie, ale wiesz, no tak naprawdę moje pierwsze gdzieś wydania takie sensowne, no to się ukazały w zeszłym roku, tak? Więc liczymy ten 2020, myślę, rok. Ale wcześniej pojawiały się covery, był Baim, Various Monks. To były takie próby, czy warto w tym kierunku iść? Były. Myślę, że tak, że musiałam się gdzieś sama sprawdzić ze sobą, musiałam też się upewnić w tej mojej drodze i myślę, że jak wiele artystów, jestem osobą wysoko wrażliwą i nie zawsze byłam pewna siebie i tego, czy to moje śpiewanie spodoba się ludziom. Więc takie wypuszczanie siebie na opinie innych z jednej strony było ryzykiem dużym i stresem, ale z drugiej strony właśnie te pozytywne komentarze dodawały mi bardzo skrzydeł i utwierdzały mnie w przekonaniu o tym, żeby po prostu robić coś swojego. Chodziłaś do szkoły muzycznej, do szkoły aktorskiej. To pomaga tworzyć, czy wręcz przeciwnie, jest taka bariera, że masz takie poczucie już estetyki, że jednak to nie wypada zrobić? Myślę, że pomaga zawsze. Każda szkoła i z każdego szkolenia, warsztatów. Ja jak tylko wiem o czymś, że coś sensownego się dzieje w Warszawie, czy nie tylko, to się na takie rzeczy zapisuję, jeśli mam czas, bo uważam, że zawsze to rozwija. Nawet choćby poznanie z innymi ludźmi, ich perspektywa daje nam jakiś szerszy obraz. Ale jeśli chodzi o tak stricte, nie wiem, szkołę wokalną, no to wiadomo, warsztat, natomiast muzycznie, artystycznie, no to myślę, że ważniejsze jest poszukiwanie gdzieś swojego nurtu, tego, co nam się podoba, co będzie tożsame z nami, tak? I szukanie tej własnej drogi. To Ela Zapędowska, czego od ciebie nauczyła? Ela Zapędowska była bardzo właśnie ważną postacią, bo pani Ela Zapędowska mi powiedziała: Sylwia, ty daruj sobie te śpiewanie tych coverów, tylko rób swoje rzeczy. Jeśli masz smykałkę do pisania tekstów i jakby czujesz to i wiesz, co chcesz przekazywać i wiesz, jak chcesz to przekazywać, to totalnie w to idź, po prostu szukaj tylko ludzi do współpracy, wiesz, producentów muzycznych. I idź w tym kierunku. A jakby Ela powiedziała, nie, to jednak się nie nadaje do publikacji. Ja się strasznie stresowałam. Ja miałam 25-6 lat, jak do niej poszłam na casting. I wchodzę na ten casting, a tam w same wszaki, wiesz, dziewczynki 15-16-letnie. Mówię, Boże, ja stara krowa, co ja robię w ogóle? Mówiły na pani? Zdarzało się. I wiesz, i w ogóle to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo była bardzo zdolna dziewczynka, która chyba bardzo się zestresowała i... No i się nie dostała wtedy do tej szkoły, a ja się dostałam. I to też mi gdzieś tam, myślę, że tak, wiesz, w mojej psychice układało, że fajnie, że dałam radę i że idę to dalej. I pani Ela, pierwsze jej słowa, jak ona tam, wiesz, za tych okularów swoich charakterystycznych. No po pierwszej piosence zaśpiewałam Ballady Punk coś, więc tam jakby melodyjnie nie było zbyt kolorowo. Więc ona mówi, nie wiem, jaki masz głos, jaką masz skalę, ale... Masz coś w sobie, masz coś w tych oczach i tej gębie i chcecie, więc to było na tej... Potraktowałeś jako komplement to, tak, Beli. Zdecydowanie. To nadal kształcisz głos? Jak teraz wygląda twoje życie pod tym kątem? Tak, ja nadal się jakby uważam, że tak samo dla sportowców trening jest bardzo ważny, czy ten fizyczny, czy mentalny. Tak dla nas, jakby artystów, to też jest bardzo istotne, dlatego mam zajęcia, chodzę raz w tygodniu na zajęcia do Ani Bajak, która założyła szkołę gospel i która bardzo mi też pomogła. Ona jakby od tej strony gospelowej mi ten głos, mam wrażenie, bardzo pootwierała i pokazała mi perspektywę tylko takiego, wiesz, gospelowego z pełną piersią śpiewania, co mi się bardzo przydaje. Ale na razie w singla nie słychać tego, tych nurtów gospelowych? Aż takich nie słychać, bo ja też ich do końca nie czuję. Ja tylko sobie myślę, że gdzieś wrzucę to przy okazji. To nie jest do końca też moje aż tak bardzo. Natomiast są piosenki, w których śpiewam piersiowo bardzo mocno i tego się nauczyłam właśnie w gospelu. Kiedyś nie śpiewam w ogóle moim rejestrem piersiowym. Pierwszy twój debiutancki singiel, Me Gusta. Jak doszło do powstania tego kawałka, skąd w ogóle pomysł,
że to właśnie w tym klimacie ma być. Tekstowo to była jakby historia bardzo prywatna i taka dosyć przykra, myślę, bo rozwód mojej rodzonej siostry i bardzo wtedy go przeżywałam, bo to emocjonalnie jest bardzo duże wydarzenie. Dla mnie mojej siostry było ogromne, ale ja też jakby współuczestniczyłam w tym wszystkim i myślałam sobie o tym, żeby nagrać po prostu utwór, który będzie kobietom dodawał takiego, wiesz, powera. Bo sama też miałam różne jakby swoje sytuacje prywatne i wiem, jak potrzebne są takie słowa i jak ja się szukałam na przykład właśnie słuchając innych utworów, jak szukałam takich, jak one mi pomagały, takie teksty, że wiesz, na zasadzie nie przejmuj się, będzie dobrze i w ogóle wszystko jeszcze się totalnie odwróci. Natomiast muzycznie, jakby przez różne zakamarki tej branży, bo ja trafiłam najpierw do jakiegoś jednego producenta, później trafiłam na rozmowę w jednej wytwórni. Tam powiedzieli, że no nie wiemy, ale możemy ci zaproponować naszego producenta. I tak trafiłam na producenta, który właśnie skomponował, pomógł mi stworzyć Me Gusta. I to było, myślę, świetne, ponieważ znaleźliśmy razem nurt, który popowy bardzo, w którym ja chcę iść dalej, tak? On powiedział, że według mnie to bardzo do ciebie pasuje, podpowiedział mi i wiesz, i tak się zaczęło. To tak jak odbijałaś się, powiedzmy, od tych producentów wytwórni, to musiałaś przedstawić siebie, co chcesz przekazać, to stwierdziłaś, że coś w nurcie Beyoncé, w nurcie, nie wiem, Ani Karwan, jak tłumaczyłaś swoją twórczość, żeby osoby z zewnątrz zrozumiały, jak ten utwór ma ostatecznie wyglądać? Wiesz co, chyba nie tłumaczyłam za bardzo, bo Beyoncé, jeśli mówimy o niej, ja ubóstwiam, aczkolwiek to też nie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko znaczy, jak byłam nastolatką, kochałam Destiny's Child i w ogóle do tej pory uwielbiam ich pierwsze kawałki. Za melodyjność, za teksty i bardzo chciałam, żeby gdzieś coś w tym stylu pojawiało się też w moich utworach, bo to bardzo czuję i to jest bardzo moje. Natomiast muzycznie jesteśmy zupełnie jakby gdzieś indziej, wiesz, jakby Słowianie mają trochę inną melodyjność. Inną mentalność, inną wrażliwość i to się w zupełnie inny sposób przekazuje, podaje. Więc ja na pewno musiałam powiedzieć o jakichś swoich inspiracjach, aczkolwiek te inspiracje były na tyle różnorodne, że oni wszyscy w ogóle, ale o co ci chodzi? I dopiero jak tak naprawdę zaczęły się jakieś sensowne rozmowy, jak ja przyszłam z konkretnymi piosenkami i to pokazałam i gdzieś połączyłam te swoje nurty i swoje zainteresowania muzyczne, a to było, nie wiem, na przykład właśnie Beyoncé tekstowo, był Sam Smith, James Arthur i Dua Lipa, która jest po prostu sztosem obecnych lat i no i tak to jakoś wychodzi. A ta grupa taneczna, co była w tym teledysku? Rewelacyjna, prawda? Tak, podobno Bogate CV tam było. Tak. Ja w ogóle już ich sobie podglądałam dawno, dawno temu u innych artystów. Wiedziałam, że są rewelacyjni, wiedziałam, że stworzą super atmosferę i robią to bardzo, bardzo profesjonalnie i byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, bo jak przyszłam na pierwszą próbę i w ogóle oni wszyscy zestresowani, bo przyszłam ja i ocenię ich. Ja zestresowana, wiesz... Robiłaś casting? Nie, w tego ogóle, biorę, tego nie? Nie, ja w ogóle zadzwoniłam tam do Sandry, która ich wszystkich, że tak powiem, ogarnia, jest też choreografką. I powiedziałam, że chcę chłopaków i dziewczyny, że chcę fajnych po prostu ludzi, pozytywnych, z dobrą energią i to jest dla mnie najważniejsze. Tanecznie zdaje się na ciebie. Jeśli chodzi o taniec tylko, to chciałabym, żeby gdzieś to, co ja napisałam w tekście, był fajnie jakby to było po prostu pokazane też w ich ruchach, bo to jest fajna sztuka wtedy. No i przychodzę na tą pierwszą próbę i oni tacy zestresowani. Ja zestresowana, bo też miałam być włączona zaraz w ten, wiesz, całą próbę i miałam też nauczyć się tych kroków, więc w ogóle przerażona trochę tym. Jak a to oni... wszystko odbywało się jednego dnia? Ta nauka i kręcenie teledysku? Tak. Znaczy nie, kręcenie teledysku nie. Próba, pierwsza próba. I zatańczyli. Ja miałam naprawdę dreszcze, łzy w oczach, bo po prostu zrobili, jak tam jest, kruszy się iluzja, to tam bryła stworzona przez tancerzy, że się też kruszy i to było no, coś pięknego, naprawdę fajne przeżycie. Wolna jak? To można powiedzieć, że to jest kontynuacja tego utworu, bo tam jest taki hiszpański chórek. Tak, co tam dokładnie śpiewają? Śpiewam ja. Śpiewasz ty. Te chórki są też nagrane przeze mnie. Ser Muller Saint-Mier to jest wyrażenie portugalskie, które ja wynalazłam też jakiś czas temu już. Były protesty w Brazylii, kobiety tam jest bardzo niestety
rozszerzona i popularna kultura gwałtu i kobiety po prostu chcąc z tym walczyć wyszły na ulicę. I taki bardzo mocny, kobiecy, ale też taki z charakterem, taki sposób, który ja lubię, wyrażały siebie. Ja podlinkowywałam gdzieś u siebie w social mediach artykuły, z których jakby znalazłam te informacje, więc jak sobie można sprawdzić, to tam te zdjęcia kobiet nagich, zaklejonymi tylko na przykład piersiami, które właśnie z napisami Sermuller Saint-Mier, co oznacza być kobietą bez strachu. To było dla mnie tak mocne, że jakby stwierdziłam, że wokół tego chcę stworzyć cały utwór. I to było ciekawe, że ten utwór pisaliśmy, tworzyliśmy razem z Dominikiem i z Patrykiem Kumurem na początku zeszłego roku, czyli 2020, a później wiesz, w trakcie roku w Polsce zaczęły się dziać jakby podobne tematycznie rzeczy, może oczywiście nie kultura gwałtu, na szczęście w Polsce, ale jakby też zakazywanie praw kobiet i ograniczanie ich. To twoja muzyka jest od kobiety dla kobiet? Tak, tak bym chciała. I to mi się właśnie bardzo spodobało, tego ci nie podpowiedziałam wcześniej, ale to była właśnie moja miłość do Beyoncé. Jak przeczytałam jej biografię i przeczytałam jej historię i jak ona... Mimo, że tych kobiet, które jej dodawały wiatru w żagle, miała pojedyncze jednostki, grupa szersza grupa raczej była taka, no jak to kobiety czasami niestety potrafią niefajnie się wobec siebie zachowywać, to jednak chciała być tym dobrym ogniwem, które przekazuje to dalej i niesie ten taki, wiesz, pozytywny vibe. I właśnie też stwierdziłam, kurczę, ja też tak chcę. Niedawno wypuściłaś kolejny singiel, Tańcz ze mną. Tak. To była pocztówka z wakacji, czy wakacje były pretekstem do nagrania teledysku? To była pocztówka z wakacji, to był totalny spontan. Tak naprawdę w ogóle trochę prywaty tu zdradzę, że miałam urodziny pod koniec maja i to był mój prezent od męża na urodziny. Po prostu wyjazd, bo tak sobie robimy, nie robimy sobie jakichś tam, wiesz, materialnych prezentów, tylko po prostu wspomnienia i fajne chwile. I polecieliśmy właśnie do Włoch. On przygotował w ogóle całą, wiesz, te wszystkie miejsca. Ja tak mówię, kurczę, do tego by pasował totalnie, wiesz, ten mój utwór nowy, wakacyjny i może zrobimy takie przebitki. To później zmontował nasz przyjaciel bliski i w sumie bardzo się cieszę, bo to bardzo się podoba ludziom. To jakie lokalizacje zobaczyłem w tym teledysku? Positano, Capri, Sorrento i Neapol. To kolejne plany teledyskowe? Kolejne wakacje będą? Na razie chyba nie, bo mam plany kolejnych utworów, ale już chyba nie będzie wakacyjnie aż tak. Pójdę trochę w zupełnie innym kierunku. Jeszcze nie wiem w sumie, to cały czas w mojej głowie się układa, który kolejny singiel wydać jako kolejny. Ale mogę tylko podpowiedzieć, że będzie trochę alternatywnie i będzie bardzo też emocjonalnie. To dlaczego tak dawkujesz te single, a nie od razu cała płyta? Wydaje mi się, to jest też podpowiedź osób z branży, że po prostu branża muzyczna się zmieniła w ostatnich latach. I tak jak kiedyś wydawano płyty i wiesz, single szły już, jak to naprawdę płyta była już gdzieś tam na rynku, tak teraz buduje się swoją pozycję i buduje się swoją twórczość wydawaniem singli systematycznie. I ten świat się bardzo zmienił, wiesz, cyfra też dużo narzuca w taki sposób, że właśnie fajnie jest to systematycznie dodawać, a nie tą płytę raz i później cisza. Więc, ale zdecydowanie moim planem na przyszłość jest płyta tak naprawdę nie jedna. A jak ta płyta będzie brzmieć? Bo każdy singiel jest trochę inny. Z innej bajki. I myślę, że płyta też będzie bardzo różnorodna. Ja jestem bardzo taką osobą wielu kontrastów. Jestem zodiakalnym bliźniakiem, więc tak naprawdę we mnie... Są dwie osobowości. Dokładnie, więc trudno jest to wszystko zebrać w takie, wiesz, jednostajne i jedną postać. Ale myślę, że to jest, może być to ciekawe po prostu. A jaki jest twój pomysł na twoją karierę? To jest spełnianie tylko pasji, czy chcesz, żeby za tym poszły koncerty, kolejne wydawnictwa? Jak sobie wyobrażasz swoją ścieżkę? Zdecydowanie koncerty, zdecydowanie kolejne wydawnictwa. Ja bardzo dążę do tego i na to ciężko, myślę, pracuję każdego dnia, żeby docelowo muzyka, żebym była z muzyki przede wszystkim rozpoznawalna, żeby muzyka była po prostu numerem jeden.
żeby grać koncerty, spotykać się z ludźmi, nie wiem, w tekstach opisywać ich historie, z którymi mam nadzieję będą się utożsamiać. Jakby to jest mój główny cel. I wokół tego jakby w tym kierunku pracuję, tak? Kiedy płyta się pojawi pierwsza, sama szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, bo sama intuicyjnie wyczuwam, czy to już jest ten dobry moment, czy nie. Zbieram ten materiał i tego materiału już mam sporo, ale kiedy ona się ukaże, to trzeba mnie podglądać. A w swojej twórczości i planach wzoruje się na innych polskich artystkach? Podpatrujesz, co one zrobiły i chcesz to, co się sprawdziło, przemycić do siebie? Muzycznie i stylistycznie nie. Bo obecnie dzisiaj nie mam takiego wzoru na rynku muzycznym. Bardziej zagraniczne, myślę, gdzieś tam trendy śledzę. Natomiast jeśli chodzi o statystyczność wydawania singli, koncepty, płyty, koncertów i tak dalej, to myślę, że Sanach jest super przykładem. A zagranicznych artystów, jeśli nie śledzisz tych polskich? Zagranicznych, no to tak jak już wspomniałam, na pewno Beyoncé, na pewno Dua Lipa, Banks, James Arthur, Sam Smith, więc wiele popowych nazwisk. To gdzieś, gdzie chcesz być za 5 lat? O Jezu, trywialne pytanie, ale to pokażę. Pokażę, o czym marzysz. Bardzo bym chciała, żeby na moim koncie było już kilka płyt. Złote płyty? Yes, please. I bardzo bym chciała widzieć ręce w górze na moich koncertach. Ludzi, którzy rzeczywiście przychodzą dla mnie i chcą słuchać tego i cieszą się z tej mojej muzyki. I jeśli mogę mówić o takich marzeniach, jakimś, wiesz, idealnym świecie, to może coś też zagranicznie. Ale to tak tu. Bo też już miałeś próbkę, anglojęzyczny utwór. Tak. Tak, tak, to dlaczego nie poszłaś w tym kierunku, tylko jednak krajowe podwórko? Krajowe podwórko, bo myślę, że większość artystów próbuje gdzieś tam zagraniczne, ale wszyscy do tego podwórka wracają, bo trend. Kwestia jest taka, że najpierw trzeba być po prostu popularnym na swoim rodzimym podwórku. Znaczy są przykłady, nie wiem, przykład Margaret, która wybiła się tak naprawdę najpierw za granicą, a dopiero w Polsce zaczęła być uznawana i popularna i tak dalej. Ale to jest ten przypadek, myślę, jeden na milion. A jednak zupełnie trudniej jest zacząć od świata, czy tam, nie wiem, zagranicy, Europy, niż małymi krokami powoli, wiesz, ze swojego podwórka coraz wyżej. A co artysta czuje, jeśli wypuszcza swoje dziecko, swoją piosenkę na świat? Czytasz te komentarze? O Jezu, no. Ja, wiesz, siedzę, nawet miałam taki case, że jak wczoraj wychodził singiel, to tam miałam zaplanowane spotkanie, mówię, nie mam po prostu... To nie oglądałaś meczu? Oglądałam mecz, wczoraj już oglądałam mecz, ale i bardzo się cieszę, bo fajnie zagrali, naprawdę. Widać, że wzięli się do roboty. Natomiast wiesz, jak wiem, że wychodzi mój singiel, to już nie planuję nic na ten dzień za bardzo, dlatego że wiem, że będę siedzieć przy telefonie, odpisywać na te wszystkie komentarze. Ja bardzo dbam. A to starasz się każdemu odpowiedzieć? Ja każdemu odpowiadam. Jak przejrzysz mojego, nie wiem, Instagrama, Facebooka, YouTube'a, tam wszędzie są moje odpowiedzi. Bo dla mnie kontakt z moimi odbiorcami jest mega istotny, ponieważ gdyby nie moi odbiorcy, moi ludzie, moi słuchacze, to tak naprawdę mnie by nie było, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Pochlebne opinie zawsze łatwo się przyjmuje. A spotykasz się z tymi negatywnymi hejtem? Tak, i jak tak, na to reagujesz? Blokujesz tą osobę, usuwasz ze znajomych? To zależy, jaki jest komentarz. Blokuję tylko w momentach, kiedy to jest już bardzo wulgarny komentarz, albo zupełnie wulgarny. Tak naprawdę coś takiego, co należy zablokować. Natomiast jakieś takie opinie, że nie wiem, przywolna, jak się zdarzyła opinia, że kawałek świetny, ale klip mi do tego nie pasuje. Szanuję, okej. To jest twoje zdanie i dzięki. I wiesz, też mi dało do myślenia, że może można byłoby tą historię inaczej pokazać, no ale też wyszło już, innym ludziom się to podobało, więc jakby biorę to na klatę. A twoi fani dzielą się własnymi takimi przeżyciami z życia? Tak. Bardzo. I to są historie na zasadzie nieprawdopodobne, a jednak, że nawet sobie nie wyobrażałaś, że coś, dana osoba może coś takiego czuć? Tak, ale też bardzo często, na przykład są sytuacje, ja się
Czasami na pewno tematy otwieram na swoich social mediach, na przykład kiedyś na temat związków i wtedy kobiety mi wysyłały ogrom wiadomości, ogrom maili prywatnych, że Boże Sylwia, przeżywam dokładnie to samo, albo przeżyłam, albo rozumiem Cię, albo co zrobiłaś, że nie wiem, wyszłaś z tego dołku i dalej, nie wiem, uwierzyłaś w siebie czy cokolwiek, tak? I to mi daje też ogromny taki impuls i inspirację do pisania, bo ja widzę, że to są emocje, które my wszyscy przeżywamy. I właśnie na tym moim zdaniem muzyka powinna polegać, żeby ludzie się mogli utożsamiać z tymi utworami, z tymi tekstami i mogli w nich odnajdywać siebie. A to nie jest taki miecz obusieczny, że nagle przekroczysz tą granicę, będziesz za blisko z fanami? Myślę, że nie, bo wiesz, to, mówimy o social mediach, zawsze jest dystans tego telefonu, nie wiem, kamery, czegokolwiek, tak? To nie jest, wiesz, namacalne. Jeśli będą koncerty, to na pewno będę się chciała spotykać z moimi widzami, ale też obserwatorami, nie wiem, słuchaczami, ale też, wiesz, myślę, że od tego będzie ochrona na koncertach, żeby jakieś niebezpieczne osoby po prostu odsunąć. Ale też miałam na myśli to, że czasem coś komentując napiszesz za dużo, że za bardzo się odsłonisz i będzie za chwilę refleksja, niepotrzebnie to mówiłam. Myślę, że aż tak ja się nie odsłaniam. To znaczy, ja opisuję jakieś pewne rzeczy, ale to nie jest... Ja szczerze nie czuję, żebym przekraczała granicę. To jest wszystko gdzieś w zgodzie ze mną. Na zakończenie, zamykając temat twoich piosenek, przeczytałem informację, że bardzo mocno promuje cię TikTok, zamieszczają twoje utwory. Właśnie o co chodzi w tym TikToku? Powiem, że jestem trochę z boku i chciałem się dowiedzieć, na czym to polega. No to nadrabiaj, bo TikTok to jest ogromna moc dzisiaj. I ja wiem, że jakby sukces Megusty to jest między innymi sprawa TikToka, ponieważ tam była kampania przez tydzień mojego utworu, dokładniej hashtagu twojej Megusta, który ma chyba 28 milionów wyświetleń już teraz. I TikTok dla mnie osobiście jest wspaniałą platformą, ponieważ tam mam moje utwory i one są jest to dla mnie idealne narzędzie do promowania moich utworów, interpretowania ich na różne sposoby, bo po prostu TikTok polega na tym, że nagrywasz kreatywne wideo, to może być taniec, ale to mogą być jakieś śmieszne historie i to jest super. Ale też jakby to jest fajne, że tam są jeszcze totalnie inni odbiorcy niż ci, których mam na Instagramie czy na Facebooku. Jakby ktoś może pomyśleć, że to są social media i wszyscy są w jednym garnku. Nie. Jakby na każdej z tych platform jest zupełnie inny odbiorca. Super, dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję również.